znajdujemy się właśnie w rybackim zakładzie doświadczalnym w Zatorze i rozmawiamy z kierownikiem produkcji, panem Michałem Tatarą. Witam. Dzień dobry. Panie Michale, czy już jest duże zapotrzebowanie na tego świątecznego karpia tradycyjnego? No, w tym roku jest bardzo duże zapotrzebowanie, tym bardziej, że ryby jest mniej troszkę na rynku, około gdzieś 30%. Mniej ryby w Polsce. Dlatego no, w tym momencie jest bardzo duże zapotrzebowanie. Praktycznie już mamy całą rybę sprzedaną na święta. A dlaczego jest mniej tej ryby? No, ponieważ no, to są skutki, były troszkę mniejsze obsady w tym roku. No a to się ciągnie z lat poprzednich. No, po prostu szkodniki rybie, czy też pogoda, sama pogoda powoduje to, że te Nie ma kroczka, na rybku jest coraz mniej w kraju, także przez to są te obsady mniejsze. A czy biorąc pod uwagę ten ogromny wzrost cen zbóż, cena karpia pójdzie również do góry i czy właśnie z tego powodu, czy są jakieś inne? No to jest jeden z głównych powodów właśnie, czyli zboża są głównym tak zwaną paszą dla ryb. No i wzrastają no niestety też koszty robocizny, paliw, no i to się składa na nieco wyższą cenę w tym roku, na pewno karpia. Ile ten karp będzie procentowo droższy mniej więcej? No procentowo około na pewno o 30% na pewno będzie droższy. No to jest naprawdę spory skok. No spory skok, spory skok. Dobrze, a czy to jest związane właśnie tylko i wyłącznie, jakie są jeszcze jakby dodatkowe czynniki? Czy pandemia jakby powoduje, że jakby cena w ogóle produkcji tej ryby rośnie? No, znaczy na pewno nie pandemia, chyba jeśli ona wpływa na ceny zbóż, no to tak, no ale wiadomo, no ceny paliw, ceny robocizny no są u nas w kraju coraz droższe, no to jest główny czynnik, bo sam wirus nie ma wpływu na naszą produkcję tutaj, także my jesteśmy na wolnym powietrzu, także nie mamy jakichś tam ograniczeń z tym związanych. Okej, a często ludzie pytają się nas, skąd bierze się ten smak specyficzny karpia. Czy to jest... ludzie mówią, że ryba jest zamulona. Co to oznacza? Znaczy, no wiadomo, no karp odżywia się głównie w lecie, odżywia się z dna, jest rybą, pobiera pokarm z dna. No i przez to może przesiąknąć tym posmakiem takiego tak zwanego namułu. No ale żeby temu przeciwdziałać, no my tą rybę już łowimy gdzieś w październiku, trafia ona do magazynów, no gdzie się po prostu wypukuje z tego zapachu i mięso jest, powiem panu, rewelacyjne. No tak, na święta. Próbowaliśmy właśnie w ubiegłym roku, także naprawdę tutaj muszę się z panem zgodzić. A ile ton produkujecie ryby rocznie? No, około 200 ton rocznie nasz zakład jest w stanie wyprodukować tej ryby handlowej. No do tego dochodzą jeszcze różne inne gatunki ryb, które poszerzają naszą ofertę handlową. Panie Michale, co to jest za miejsce? To jest tak zwana płuczka, gdzie przetrzymujemy ryby do tak zwanej sprzedaży detalicznej dla klientów. Właśnie w tej sprzedaży detalicznej, ile wynosi ta cena karpia, nie tylko u was, ale ogólnie tu w regionie? Ogólnie w regionie cena charakteryzuje się w kurcie na poziomie około 14 zł. No a dla klientów detalicznych, tych drobniejszych, no to gdzieś koło 17-18 zł. Tak ta cena będzie w tym roku, myślę, oscylować. Czyli to będzie chyba jedna z najwyższych w historii cen karpia. Tak mi się wydaje, że tak. O tyle, ile posiadam doświadczenia w tej pracy, no to tak. A jakimi rybami oprócz karpia jeszcze tutaj dysponujecie? Dodatkowo w naszym zakładzie hodujemy liny, amury, tołpygi. Szczupaki również mamy dostępne w swojej ofercie. Jaka ryba cieszy się oprócz karpia oczywiście największym zainteresowaniem? No myślę, że to jest amur. Także ludzie ma podobne takie mięso białe, także no i szczupak, bo jest rybą drapieżną. Też ma bardzo delikatne właśnie mięso i no, ludzie to klienci to preferują, te gatunki ryb.